Dzień dobry kochani, a witam Was dzisiaj z nietypowego miejsca, z salonu kosmetycznego. Jakby ktoś był zainteresowany, czy inna branża? Nie. Znowu jesteśmy w salonie kosmetycznym, przy pięknym salonie kosmetycznym w Birmingham, u wspaniałej Ani, która jest moją klientką od pół roku. Pół roku jesteśmy razem, pół roku współpracujemy przy rozwoju jej biznesu, jej strategii. W te pół roku nasza strategia zadziałała tak bardzo intensywnie, że na razie bez udziału strategicznych reklam, innych aspektów związanych z marketingiem, z komunikacją, Ania zrobiła prawie 120% wzrostu w czerwcu większego. I jest to bardzo niesamowity rezultat, dlatego że w pandemii biznesy bardzo, bym powiedziała sobie, kiepsko radzą z sektora beauty, a u moich klientów jest to odwrotnie, między innymi u Ani. Aniu, powiedz, czym się specjalizujecie tutaj, bo pracujesz z Magdą, Magda ciało bardziej, ty bardziej twarz, ale dokładnie co robisz? Dokładnie, głównie specjalizujemy się w zabiegach na twarz i ciało. Magda jest od tego ciała, a ja twarzą poprzez zabiegi takie proste, od oczyszczania wodorowego, po oczyszczanie manualne, po mikroigłówkę, dermapena, fale radiowe, mezoterapię bezigłową. Masaże, także troszkę relaksu, troszkę takiej pod medycynę estetyczną. Tak, czyli intensywniejsze bardziej zabiegi. I znajdujecie się gdzie? Birmingham, dzielnica Acocks Green. Czyli jeżeli mam tutaj w społeczności naszej osoby, które są w okolicach Birmingham albo w samym Birmingham, to tu jest cudowne studio, jak widzicie za nami. W tej chwili tam trwają zabiegi, w związku z tym nie wejdę z kamerą do środka, ale też dlatego, że tam nie ma internetu i Ania tutaj zadziałała nietypowo, bo tego internetu w tym miejscu jest kiepsko złapać, a to oznacza, że jak ktoś tutaj przyjdzie, to w 100% się zrelaksuje, prawda? Tak, można odłożyć telefon od wszystkich, od się odciąć. Także Ann Glamour, jak widzicie, Beauty Studio, fenomenalne miejsce na mapie Birmingham. Aniu, jakbyś mogła powiedzieć o naszej współpracy, ponieważ Ty zrobiłaś coś bardzo niesamowitego. Ty udowodniłaś, że jako kobieta, która być może na tamten moment, kiedy już planowałaś ze mną współpracę, nie miałaś środków finansowych, to zrobiłaś coś, co mało pewnie osób by zrobiło, bo tak naprawdę zdecydowałaś się dodatkowo dużo pracować, żeby te finanse zorganizować i żeby po prostu Twój biznes wylądował finalnie u mnie na konsultacjach. Opowiedz o tej determinacji, bo ja wszystkim już o tym mówię i podziwiam Cię za to, dlatego że bardzo mało tak naprawdę jest osób, które nie mając pieniędzy czasem zrobią tak dużo, żeby osiągnąć swoje marzenia. A Ty jesteś przykładem kobiety, która spełnia te swoje marzenia i po prostu to jest dopiero początek, jak wiesz, i ja to wiem, ale powiedz właśnie, szczególnie to bym chciała kobietom, jak właśnie Ty zdecydowałaś się, że to jest ten moment, to jest moment, w którym po prostu zrobisz wszystko, żeby i zmienić swój biznes, i swoje życie, no i jak to się stało, że w ogóle trafiłaś do mnie? No ja, Anię, najpierw obserwowałam z pół roku dobre i stwierdziłam, że mój biznes przez 13 lat prowadzenia na tamten czas stoi w miejscu totalnym, więc ja się niby rozwijałam, niby wykształcenie gdzieś tam łapało się, te szkolenia, kursy, ale stwierdziłam, że nie ma tego odbicia takiego finansowego, że muszę wreszcie coś zrobić, iść do przodu, zrobić coś więcej niż tylko być takim swoim pracownikiem, więc Anię bardzo mocno obserwowałam na mediach, tutaj też dziewczyny, które już od Ani korzystały, pokazały tę przemianę i to dużo dało, więc taka motywacja do tego, żeby dalej iść. Chyba jak przebywamy wśród ludzi takich, którzy ambitnie dążą do czegoś, to my wśród nich zaczynamy ciągnąć za nimi tak jakby. Czyli to Cię ciągnęło, motywowało, że inne dziewczyny, które ze mną rozpoczęły współpracę, też odnosiły dokładnie swoje sukcesy, tutaj mam, widziałaś ich metamorfozę. Tu mam dwie takie dziewczyny, które mnie najbardziej zainspirowały. Kasia Turlik, Katie Tew i Monika Pietrzak. Mona Beauty Clinic. Bo przez nie dwie głównie zaczęłam się tak Anią troszkę bardziej interesować. Okay. Czyli obserwowałaś ich przemiany, to jak ze mną zaczęły współpracę. To było niesamowite. To było po prostu szok, że dziewczyny z tak małych gabinetów stworzyły przepiękne kliniki. Nie wiem, chyba poczułam taki moment, że to jest ten moment, żeby wreszcie dążyć do takiego swojego sukcesu. To, co ja mam w serduchu, wymarzone gdzieś tam w głowie, żeby to zacząć realizować. I Ania jest takim mentorem, który prowadzi. Ja mam wrażenie, że jest taki aniołek, który siedzi na ramieniu i klepie.
tak, idziesz w dobrą stronę, podpowiada, modyfikuje, jest tak pomocna, że no, po prostu lepszego mentora nie mogłabym sobie wyobrazić. Wow, także... dziękuję Aniu za te słowa. I kochani, 120% w salonie, a ile? 400-500% w detalu? Będzie, będzie. Słuchajcie, detal to po prostu 600%. Nam... 600? No, to co w 7 miesięcy robiłam, teraz robię w miesiąc, więc... Moi drodzy, no właśnie, teraz wiecie o tym, jak ja często powtarzam, jak ważne są wszystkie puzzle w salonie kosmetycznym, jak wszystkie puzzle po prostu mają znaczenie, a niewiele osób stara się te puzzle poskładać. Ania, ty już zaczęłaś, te 6 miesięcy zrobiłaś, przypuszczam, że dużo więcej jak niektórzy w 10 lat. Taka jest prawda, bo przyszłaś totalną metamorfozę tą osobistą, jesteś bardziej pewna siebie, wiesz co robisz, nie boisz się po prostu podejmować decyzji, nie boisz się układać zabiegów pod sprzedaż, nie boisz się w ogóle samej sprzedaży już. Dokładnie. Tak naprawdę. A, no i co? I ale dziś... no ta sama sprzedaż, Aniu, przerwę ci, nie obyłoby się bez szkoleń. Tak. Ja przyszłam do Ani szkolenia ze sprzedaży, przeszłam zbudowania marki, to jest bardzo ważne. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że takie rzeczy mogą mieć wpływ aż tak duży. Więc to było tak pomocne, zapisując sobie krok po kroku, realizując te pewne kroki. I... Tak, tak, i to szkolenie ze sprzedaży eksplodowało jeszcze na większy poziom, detal nam tutaj wprowadziło. Słuchajcie, ja się z tego bardzo cieszę. Aniu, powiedz jeszcze taką jedną rzecz, bo jak dzisiaj kochani weszłam, Ania ma przepiękne to studio, detali jest mnóstwo, wejdźcie sobie na story, ona jest tam podziabdziana trochę, bo się po prostu przez internet nam wgrała nie do końca jak należy, ale zobaczcie, jakie są piękne szczegóły, detale. To jest to, co ja kocham, kiedy dziewczyny po prostu tworzą swoje miejsca dla klientów, bo klienci przychodzą, czują się fenomenalnie. Dzisiaj rozmawiałam z swoimi angielskimi klientkami i one po prostu powiedziały: cholera jasna, tutaj jest większy wybór herbaty jak w restauracji. No i to jest właśnie to. To, że jak klientka przychodzi, dostaje całą paletę herbaty, sobie myśli: what the hell, gdzie ja jestem? A ja jestem w salonie, gdzie przychodzę, mam się zrelaksować, napić się dobrej herbaty, dobrej kawy i po prostu mieć fantastyczny relaks, zabiegi, żebym zapomniała o swoich jakichś tam sprawach. I tego myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Twój audyt, to jest wygląd salonu, nawet nie komentuję, bo jest przepiękny, ale jeśli chodzi o customer service, to zdaliście go po prostu w sekundę po wejściu, już to zauważyłam, to co klientki też mówiły, więc i to, słuchajcie, powoduje, że każde miejsce odniesie sukces, jeżeli sfokusujemy się na wielu elementach. I Ania się na nich sfokusowała. I to, co mnie cieszy, kiedy weszłam do salonu, powiedziała: Aniu, to miejsce jest małe i my już czekamy, kiedy my pójdziemy na większy salon. I teraz widzicie, pandemia. Ja wiem, że to za nią zrobię. No, bo z nią się nie da wyjść. Zawsze do przodu, tylko do przodu i nie ma. Ja już nawet oglądałam lokale obok, słuchajcie. W związku z tym już analizowałam pewne rzeczy tutaj dzisiaj. Nie bez powodu, dlatego że tak jest. W trakcie pandemii wiele moich klientów zmieniało lokale, inwestuje w lokale. Często zmienia lokal nie wynajmując, a kupując go, bo już na tyle jest gotowym. I to, co zrobimy u Ani, to też pokaże nam kolejne 2-3 miesiące, jak będziemy ten lokal ewentualnie zmieniać. Także Aniu, gdybyś miała komuś polecić współpracę ze mną, komu by to było? Wszystkim kobietom, mężczyznom, którzy chcą coś stworzyć, którzy nie są pewni, boją się, nie bójcie się, naprawdę Ania krok po kroku tak prowadzi pod Wasz czas, pod Wasz styl, wysłuchuje i naprawdę dopasowuje do każdej osoby, co najważniejsze, i wyprowadza ludzi z różnymi biznesami, bo nie tak, tylko, bo tak. Dużo osób, no, nie pyta uczestnikiem o salony też, nie? Kosmetyczne, ale naprawdę różne branże, prawda? Tak, tak, bo na Mastermindzie mamy różne po prostu przekroje klientów z różnych części też świata, więc moi drodzy, jeżeli ktoś z Was chce mieć taką rewolucję jaką Ania, zapraszam do kontaktu, napiszcie na nasz Excellence Veil fanpage. Teraz muszę Wam powiedzieć z przykrością, że mogę Was tylko i wyłącznie wpisać na listę oczekujących na październik. I z kolejną przykrością muszę powiedzieć, że na tej liście już jest 32 osoby, w związku z tym zupełnie nie wiem, jak ja to ogarnę, naprawdę nie wiem. Więc jeżeli ktoś z Was naprawdę chce zmieniać swój biznes, to muszą być to konkretne osoby, nie osoby, które będą tracić mój czas i swój czas, tylko ja szukam konkretnych przedsiębiorców, którzy być może mają biznes, który dopiero zaczęli, być może tam są małe obroty, ale
jak będą tak zdeterminowane jak Ania, będą się rozwijać, to ja po prostu uwielbiam pracować z takimi właśnie osobami, bo ten progres jest przede wszystkim dla mnie radością, kiedy ja widzę, jak moje klientki się zmieniają, tak jak Ania, jak po prostu przychodzę i one się cieszą, radują, a pamiętam naszą chyba pierwszą konsultację czy mastermind, kiedy płakałaś. Pamiętam to. Prawda? Dokładnie. Pamiętam. Pamiętam, dokładnie. Bo po prostu było tyle emocji. Chyba było strachu i takiej niepewności, tak, że nie damy rady, że nie, to nie dla mnie, może. Ale wszystkiego da się nauczyć, słuchajcie, nikt nie powinien się bać. Tak. Przede wszystkim i próbować. I da się połączyć z życiem rodzinnym. Mamy. Da się. No właśnie. Jest ciężko, nie ukrywam, jest ciężko. Ale się da. Ale się da. Dokładnie. I pracujesz na to, żeby za rok, dwa mieć więcej czasu dla rodziny, dokładnie, a nie pracować kolejne 15-20 lat i ciągle tego czasu nie mieć, tylko tak naprawdę pracujesz na swoją niezależność, którą ewidentnie w przeciągu kolejnych 2 lat osiągniemy. Trzymajcie się, moi drodzy, piszcie w komentarzach albo piszcie na naszego fanpage'a. Mój zespół z Wami się skontaktuje, weźmie od Was kontakty, jeżeli chcecie ze mną współpracować, jeśli chcecie rewolucję, bez względu na rodzaj biznesu i bez względu na kraj, w którym ten biznes macie, bo ja mam klientów na całym świecie i takie same efekty mam praktycznie z wszystkimi klientami. W związku z tym czekam na kontakt. Trzymajcie się i pozdrawiamy.